Nie ulega żadnej wątpliwości, że mamy do czynienia z próbą odbudowy Imperium Rosyjskiego. To jest imperium zła. Bez względu na to, czy ono było białe, czy czerwone, czy teraz jest putinowskie, zawsze niosło z sobą zło, o czym przekonują się codziennie nasi sąsiedzi z Ukrainy. Bo przecież na Ukrainie trwa regularna wojna, to już jest pełnoskalowy konflikt. Ukraina została napadnięta przez Rosję. Naszym zadaniem, zadaniem władz polskich jest budowa silnego Wojska Polskiego, tak żeby skutecznie odstraszyć agresora, tak żeby agresor nie poważył się na zaatakowanie naszego kraju. Żeby tak było, konsekwentnie od 2015 roku, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę, kiedy pan Andrzej Duda został prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, wzmacniamy siły zbrojne, polskie siły zbrojne. Formujemy nowe jednostki wojskowe. Często w miejscach, w których te jednostki zostały rozformowane w poprzednich latach. Szczególnie zły dla Wojska Polskiego był rok 2011, kiedy to bardzo wiele jednostek na wschodzie naszego kraju zostało zwiniętych, rozformowanych na wschodzie naszego kraju, przypominam, w 3 lata po napaści rosyjskiej na Gruzję, która miała miejsce w 2008 roku. Moje środowisko polityczne przestrzegało przed tym. Świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński w Gruzji mówił: dziś Gruzja, jutro Ukraina, potem państwa nadbałtyckie, a później być może Polska. A więc od 2015 roku konsekwentnie wzmacniamy polskie siły zbrojne. Jest już 18. Dywizja Zmechanizowana, Żelazna Dywizja, która powstała w miejscu, w którym wcześniej do 2011 roku właśnie działała pierwsza Warszawska Dywizja Zmechanizowana imienia Tadeusza Kościuszki. Staramy się, żeby nasycić wschodnią część naszego kraju wojskiem polskim. W związku z tym organizujemy, powołujemy do życia nowe jednostki wojskowe. Między 16. Dywizją Zmechanizowaną, która operuje przede wszystkim w województwie warmińsko-mazurskim, a 18. Dywizją Zmechanizowaną, operującą głównie w województwie mazowieckim i lubelskim, właśnie powstaje pierwsza Dywizja Piechoty Legionów. Dywizja, która można by powiedzieć, że będzie przede wszystkim operowała na terenie województwa podlaskiego. Nie wyłącznie, ale przede wszystkim na terenie województwa podlaskiego. Koncepcję powołania tego związku taktycznego przygotował pan generał Norbert Iwanowski, doświadczony dowódca. Swoje doświadczenie między innymi czerpał z tego, że był dowódcą 15. Brygady Zmechanizowanej w ramach 16. Dywizji, a potem przez kilka lat był szefem zarządu P2, czyli Zarządu Rozpoznania i Analiz Wywiadowczych w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. To są bardzo ważne doświadczenia, które generał Iwanowski wykorzystuje właśnie przy formowaniu, przy budowie tej nowej dywizji. To 5. Związek Taktyczny w Wojsku Polskim, w Siłach Lądowych Wojska Polskiego. Będzie zorganizowany tak, jak teraz formujemy 18. Dywizję Zmechanizowaną, tak jak przekształcamy 16. Dywizję Zmechanizowaną, a więc w systemie czwórkowym, to znaczy 4 brygady, potem po 4 bataliony w brygadzie. Lokalizacje, gdzie będą mieściły się jednostki tej dywizji, pierwszej Dywizji Piechoty Legionów, to są wskazania właśnie z województwa przede wszystkim podlaskiego. A więc garnizon Łomża, a więc Grajewo, do którego Wojsko Polskie wraca po wielu latach, także Kolno, gdzie wcześniej Wojska Polskiego nie było, ale jest to miejsce, w którym Wojsko Polskie będzie i to jeszcze w tym roku będzie ta jednostka uruchomiona. Ale także lokalizacje, które wcześniej były wojskowymi lokalizacjami, ale potem przestały być. Myślę tu przede wszystkim o Czerwonym Borze, a więc okolice Zambrowa. Ten teren wraca w posiadanie Wojska Polskiego, ale także nowa lokalizacja, Siemiatycze. Te lokalizacje
są konsekwencją analiz przeprowadzonych przez Wojsko Polskie, a przede wszystkim właśnie przez dowódcę, pełnomocnika do spraw sformowania pierwszej Dywizji Piechoty Legionów. Patron również bardzo zacny, to ta dywizja zasłynęła bardzo taką twardą, zdecydowaną powstawą w 1920 roku. Między innymi odzyskała z rąk rosyjskich Białystok. W samym Białymstoku także będziemy rozbudowywać jednostkę wojskową, na której terenie się znajdujemy, a więc dynamicznie przeprowadzamy proces tworzenia nowego związku taktycznego. Dywizja będzie wyposażona w nowoczesną broń. O ile 16. Dywizja zmechanizowana, jeżeli chodzi o czołgi, przede wszystkim w czołgi K2, 18. w Abramsy, o tyle Dywizja Podlaska zarówno w K2, jak i w Abramsy, a więc chodzi o to, żeby wykorzystać maksymalnie tą nowoczesną broń, która do Polski już dociera. Pierwsze przecież egzemplarze czołgów K2 już są na wyposażeniu Wojska Polskiego. Abramsy będą w tym roku, w 2023 roku. Brygada pancerna właśnie będzie zlokalizowana w Czerwonym Borze i w Siemiatyczach. Będzie również brygada artylerii, gdyż doświadczenia z wojny na Ukrainie wskazują wprost, że artyleria odgrywa kluczową rolę w obronie, skutecznej obronie Ukrainy przed inwazją rosyjską. Na wyposażeniu brygady artylerii znajdą się armatochaubice K9 i Kraby, ale także system bezzałogowy, który nosi kryptonim Gladius, a więc to będą bezzałogowce rozpoznawcze, które będą współpracowały razem właśnie z armatochaubicami. To jest proces, który już zainicjowaliśmy, ale dziś poprzez zatwierdzenie koncepcji ten proces nabiera realnego kształtu. Pierwsze jednostki wojskowe już wydane zostały odpowiednie polecenia, żeby były właśnie formowane w ramach nowej dywizji, a więc ten proces będzie przebiegał dynamicznie. Jestem o tym głęboko przekonany ze względu na osobowość, charakter pełnomocnika, którego powołałem do właśnie zorganizowania tej dywizji. Robimy wszystko, żeby odstraszyć agresora, wzmacniamy Wojsko Polskie i dzięki temu Polska jest bezpieczna. Dziękuję.